Witam Was w niedzielę. Chrypki nie mam, kochani. Po prostu filmik poprzedni był bez głosu. A u mnie? Zobaczcie, jak pięknie bluszcz kwitnie. Świeci się w promieniach słońca. Dzisiaj 24 stopnie, cieplutko. Spiął się bardzo wysoko. A co kwitnie na ogrodzie? W takiej temperaturze to w krótkim rękawku. Także spacerujemy. Pięknie kwitną astry jesienne. Tu mamy białe i taki delikatny niebieski kolorek. O, coś takiego. Zaraz przyciemnimy. Nie mogę uchwycić. Taki ładny ma niebieski kolor. Tu pod nim. Rozchodnik. Tutaj przy bramce szykuje nam się chryzantema arktyczna, już piękna w pączkach. Niziutka bylina. Jak również zobaczcie, pięknie aster płożący się rozszalał. Będzie nam zwisał tutaj na murku. Dopiero pierwszy pączuś jego. On takie bardzo drobniutkie ma pączusie. Koloru białego. Pięknie prezentuje się właśnie na wiszących takich skarpach. Całkowicie na zimę zanika, zostaje tylko system korzeniowy. A teraz na jesień właśnie zaczyna się ładnie opuszczać i będzie biały dywan. To wszystko zakwitnie na biało. Zawilce japońskie nadal kwitną. To są bardzo wytrzymałe, późniejsze troszeczkę odmiany niż te wczesne, delikatno-różowe. Biały bardzo długo utrzymuje kwiaty i pięknie się prezentuje. Tutaj nad nią, nad tym właśnie zawilcem jest trzmielina zwyczajna. Ja ją trzymam jako drzewko na pniu. Tu z bliska widać bluszcz. Przepięknie się przebarwił. Zdążył w tym roku. Zwisa tak bardzo mocno z drzewa. Zobaczcie, jakie piękne niebo. I tak sobie właśnie wisi i ładnie zdobi. Szczególnie w słońcu bardzo pięknie widać. Tu mamy hibiskus biały z ciemnym bordowym środkiem. Już jego listki właśnie się zaczynają przebarwiać. A tu mamy hibiskusa. Zobaczcie, jaki duży, kolor różowy. Jeszcze bardzo dużo ma pończusiów. Hibiskus bagienny nie lubi sucho. Również mamy papryczkę do podjadania. Ładnie nam dojrzewa. Ona zimuje w doniczce w ogrodzie zimowym. Część egzotyków już wyciągnięta na dwór. 12 stopni w nocy robi swoje, także siedzą na dworze. Częściowo sobie poukładałam na tartanie, tu gdzie stał basen. Wszystko już w doniczkach. I łapię jeszcze promienie słońca. A pod nimi właśnie tutaj musiałam Maurelasowi dać kamienie, ponieważ wiatr wiał i się bujał. A tutaj pod nimi właśnie mamy z wczorajszego dnia piękne zimowity. Odmiana pełna. A tutaj mamy pajęczynkę. Nie wiem, czy to uchwycę. Zobaczcie, ile tu jest. Nie wiem, czy będzie widać. O, widzicie pajączki? Muszki, jak pajączek łapie. Wszędzie tu, wszędzie jest much pełno. Tu mamy kolejną chryzantemę arktyczną. Delikatny róż. Częściowo jest zaatakowana przez grzyba.
Także jesień zapowiada nam się bardzo ładnie. Cieplutkie noce, piękne dni. Tutaj dziwidło Riviera zostanie wykopane dopiero jak przymarznie. Tu kolejne zawilce. Zobaczcie, jak bardzo długo się trzymają. A na koniec dawno nie pokazywana Gunnera manikata. Jeszcze ładnie się trzyma. Z tej strony. Bo z drugiej strony niestety ona już się nam wykłada. Szykuje się już pomału do spania. Pierwsze przymrozki, jakie przyjdą, minus jeden, uśpią jej liście, ponieważ jest to sama woda. Dobra, no to miłego wieczoru, miłego dnia i cześć Wam, do usłyszenia.